Cześć, witam w moim laboratorium. Pewnie znacie eksperyment, w którym uderzamy butelkę od góry, natomiast jej dno zostaje rozsadzone przez znajdującą się w środku ciecz. Mi niestety nie udało powtórzyć się tego eksperymentu, ale chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o tym, dlaczego tak się dzieje. A więc porozmawiajmy o kawitacji. Jak wspominałem w ostatnim materiale, jeżeli nie widzieliście, zapraszam do nadrobienia. Propozycja filmiku powinna Wam się wyświetlać gdzieś tutaj. Ciecz, która wrze, nazywana jest cieczą nasyconą. Ciecz nasyconą charakteryzują dwa podstawowe parametry: ciśnienie i temperatura. Parametry te są od siebie zależne. Co to znaczy? To znaczy, że przykładowo, jeżeli mówimy o wodzie, to temperatura wrzenia, temperatura nasycenia inaczej wody w ciśnieniu atmosferycznym będzie wynosiła 100 stopni Celsjusza. Jeżeli jednak ciśnienie zacznie maleć lub rosnąć, to zacznie nam się zmieniać również temperatura. Taki przykładowy wykres macie teraz tutaj wyświetlony. Oznacza to, że jeżeli będziemy zmniejszać ciśnienie naszej cieczy, to również będzie zmaleć temperatura, która jest potrzebna, żeby osiągnąć poziom nasycenia. Czyli innymi słowy, żeby ta ciecz zaczęła wrzeć. No dobra, ale jaki to ma związek z kawitacją? Wyobraźmy teraz sobie jakiś układ mechaniczny. Dajmy na to śrubę napędową łodzi podwodnej, która obraca się i napędza łódź. Śruba napędowa, czyli można powiedzieć swego rodzaju śmigło, wentylator. Okazuje się, że w niektórych miejscach, w niektórych objętościach wokół tej śruby napędowej dochodzi do gwałtownych spadków ciśnienia. Jeżeli następuje duży spadek ciśnienia, to nawet przy niewielkiej temperaturze rzędu 5, 6, 20 stopni Celsjusza może dojść do zainicjowania wrzenia cieczy, do osiągnięcia punktu nasycenia. W takim przypadku w niewielkiej objętości ta ciecz zaczyna wrzeć, a jeżeli zaczyna wrzeć, to wytrąca się para wodna, a więc powstają bąbelki pełne pary wodnej. Jednakże taki stan nie trwa zazwyczaj długo i już po chwili to bardzo niskie ciśnienie z powrotem rośnie do wartości, którą możemy obserwować wokół naszego układu. W takim przypadku te bąbelki pary wodnej muszą przejść z powrotem ze stanu gazowego w stan ciekły. Jeżeli te bąbelki są niewielkie, to ta para wodna z tych bąbelków jest praktycznie od razu zasysana do otaczającej ten bąbelek wody i to, co nam zostaje, to jest tak naprawdę bardzo niewielki bąbelek pustej przestrzeni, bąbelek próżni. Jeżeli mamy próżnię o bardzo niskim ciśnieniu i otaczającą nas wodę, która ma to ciśnienie stosunkowo wysokie, następuje gwałtowne zapadnięcie się tego bąbelka, można powiedzieć, nieco upraszczając, implozja tego bąbelka. Takie zapadanie się możecie teraz zobaczyć też na ekranie. Zwróćcie uwagę na to, że ten bąbelek zapada się w bardzo charakterystyczny sposób. Zaczyna on się zapadać z jednej strony w taki sposób, że po jego drugiej stronie po zapadnięciu wykształca się pewna niewielka strumień uderzeniowy. Strumień, który oczywiście ma bardzo niewielką moc, ale jak to mówią, kropla dąży skałę. Bo wyobraźmy sobie teraz, że w okolicach takiej śruby napędowej takich strumieni powstaje co chwilę bardzo, bardzo, bardzo dużo i uderzają one przez wiele godzin, dni, a być może nawet tygodni w jedno to samo miejsce. Takie uderzanie powoduje do niszczenia materiału, niszczenia tak naprawdę o charakterze zmęczeniowym, co może doprowadzić do tak zwanych uszkodzeń kawitacyjnych. Przykładowe elementy, które zostały uszkodzone kawitacyjnie, możecie zobaczyć tutaj. Jest to taki bardzo charakterystyczny typ uszkodzeń. Są to takie jakby wgłębienia, które właśnie powstają wskutek wielokrotnego uderzenia tej niewielkiej strugi wykształcającej się w czasie zapadania tego bąbelka próżni. No dobra, ale jaki to ma związek z tą butelką, którą uderzamy od góry i która pęka? Wiąże się z tym pewna historia.
Naukowcy zaczęli zastanawiać się, dlaczego bardzo często, kiedy spadnie nam jakaś butelka, jakiś szklany przedmiot, to odbija on nam się od podłogi, lekko podskakuje do góry i dopiero wtedy następuje pęknięcie. Należy zwrócić uwagę, że tego typu zniszczenia obserwuje się również w laboratoriach chemicznych, które są wyłożone specjalnymi matami, które zmniejszają siłę uderzenia, pochłaniają tą siłę uderzenia na przykład probówki o podłoże, natomiast również tam takie pęknięcia są obserwowane. Zaczęto więc badać sprawę i okazało się, że istnieje coś takiego jak kawitacja uderzeniowa. Weźmy tą sobie naszą butelkę, którą uderzamy od góry. Jeżeli my ją uderzymy od góry, następuje gwałtowne przyspieszenie tej butelki w dół i po chwili oczywiście jej zatrzymanie. Natomiast co się dzieje z tą butelką, jeżeli chodzi o zawartość płynu? Ten płyn zaczyna podróżować razem z butelką, oczywiście z lekkim opóźnieniem, ale w tej części butelki zwiększa nam się gwałtownie w tym pierwszym momencie uderzenia ciśnienia. Po chwili ten płyn zaczyna się przemieszczać na dół, natomiast w momencie, kiedy się zatrzymuje, to w tym obszarze ciśnienie, które zmalało, ponieważ cząsteczki zgodnie z bezwładnością, one chciały zostać jakby w swoim pierwotnym ułożeniu, więc tu wzrosło ciśnienie, tu zmalało ciśnienie w tym pierwszym momencie, ale w chwili zatrzymania sytuacja się odwraca, czyli cząsteczki chcą dalej podróżować w dół butelki, ale butelka się zatrzymała, więc tu następuje gwałtowny wzrost ciśnienia. Co to powoduje? A mianowicie fakt, że na dnie butelki zaczyna pojawiać się, a raczej może pojawić się kawitacja. Oczywiście takie przyspieszenia muszą być naprawdę dużo. I przykładowe filmiki, które nakręcili naukowcy w czasie badania tego zjawiska, możecie zobaczyć właśnie tutaj. Link do artykułu znajduje się w opisie, jeżeli ktoś by był ciekawy, żeby się z nim zapoznać. Mi niestety nie udało się uszkodzić tych butelek. Mają one po prostu za grube dno, są zbyt bardzo wytrzymałe, a niestety nie mam tutaj żadnych innych w laboratorium buteleczek, które mógłbym zniszczyć. No dobra. Tylko czy kawitacja dotyczy tylko pomp, wirników, śrub napędowych, czy nie wiem, czy jakichś eksperymentów, które zachęcam, możemy przetestować, zrobić w naszym domowym zaciszu? Okazuje się, że nie do końca. Kawitacja występuje wszędzie, gdzie mamy gwałtowne zmiany ciśnienia w płynie, a więc również w naszej krwi, a raczej może występować w naszej krwi. W trakcie rozwoju medycyny okazało się, że szczepienie niektórych typów zastawek może powodować u pacjentów nie tyle polepszenie stanu zdrowia, co nawet jego pogorszenie, choćby wskutek pojawienia się anemii czy niedokrwienia. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że jeżeli zastawka, którą wstawimy komuś choćby do serca, jest źle zaprojektowana, może ona powodować pojawienie się kawitacji. Wyobraźmy sobie bowiem, jak działa serce. Serce to zasadniczo pompa, która pompuje raz wysokie ciśnienie, wytwarza, które powoduje przesuwanie się krwi w aorcie, czy różne tętnicach i tak dalej, po czym nagle jest gwałtowny spadek, serce się rozkurcza, wskutek czego ta krew niejako się zatrzymuje. Mamy zresztą specjalne zastawki w naszym krwiobiegu, które w aortach zapobiegają cofaniu się tej krwi z powrotem do serca. Aortach czy tętnicach oczywiście. Jeżeli mamy taki gwałtowny wzrost i spadek ciśnienia, no to tak naprawdę to są te same warunki, które pojawiają się w tej butelce. Nasze ciało nauczyło się sobie radzić z kawitacją i przez tysiące, a miliony lat ewolucji nasz układ krwionośny wykształcił się w taki sposób, że kawitacja w nim nie zachodzi. Natomiast jeżeli wstawimy komuś źle zaprojektowaną zastawkę, taka kawitacja może zacząć się w naszym krwiobiegu pojawiać. I oczywiście nie doprowadzi ona do uszkodzenia żył, do uszkodzenia naszych tkanek, ponieważ one regenerują się znacząco szybciej niż przebiegają uszkodzenia kawitacyjne. Natomiast może powodować choćby do obumierania, czy zanikania, czy rozbijania płytek krwi albo czerwonych krwinek, co w krytycznych sytuacjach może właśnie doprowadzić choćby do anemii. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak,
to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. A jeżeli chcecie zobaczyć moje, to jak bardzo starałem się rozbić te butelki, to zapraszam Was na krótki pokaz moich wpadek. Do zobaczenia. Cześć. Nie da się. Cześć! Witam w moim laboratorium. Pewnie znacie ten prosty eksperyment.